Witajcie akwaryści, witam akwarium. Dzisiaj na początek chciałem wam pokazać, co u pani Gupik. Dlatego kręcę dzisiaj z ręki. Dwa zbiorniczki nakręcę szybko i krótko i na temat. Dlatego powiem wam, że od ostatniego filmu chyba minęło ponad tydzień. Samice porobiły się takie gule, jak widzieliście. No i te gule jej odpadły. Już wam ją pokazuję. Ona jest tutaj. Jest tutaj. Teraz jej poszło w stronę odbytu. Bardziej ją wypycha. Czyli jest to dobry znak, że chyba czas na kocenie się. Tu gdzie ma takie ślady. Tu z boku. Tu miała tą gulę. Ta gula, żeby wam to wyostrzyło. Tak chyba będzie najlepiej. Ta gula odpadła. I samica ma się jak się ma. No żyje, pobiera pokarm normalnie. Tak więc miałem tam w którymś z komentarzy, żebym ją zabił, tą rybkę. Powiem wam, ja ryby, jeśli już uśmiercam, a często tego nie robiłem przez całe lata akwarystyki, to takie, które nie mają siły pływać, nie mają siły podpłynąć pod powierzchnię wody, a jedzenie to wiadomo, że już od kilku dni nie jest przyjmowane. Także taka ryba w takim agonii choroby, gdzie ma dla niej szans, taka może dla mnie być usunięta. W sensie zabita przeze mnie. Póki sobie żyje, pobiera pokarm i jakoś pływanie nie sprawia jej ogromnych trudności, tak długo będzie ta ryba u mnie dalej żyć. Ja nie będę się wtrącał, dokonywał jakiejś eutanazji na tej rybie. Tak więc tyle odnośnie tego tematu. Teraz przeniesiemy się do drugiego zbiorniczka, także poczekajcie chwilkę. No i witam was dalej przed akwarium sypialnianym. Na temat Gupika w mojej samicy uważam już za zamknięte na tą chwilę. Nie będę się wtrącał w to, co się jej tam stanie. Tak więc ilu akwarystów, tyle zdań i tyle pewnie rad. Ja po prostu, jak mu powiedziałem, nie będę jej uśmiercał, póki żyje normalnie, pływa normalnie. A że wygląda jak wygląda, no zobaczymy. Jedynym moim wahaniem była ta gulka, która była naprawdę dość sporej średnicy. A skoro odpadła i ryba nie ma w tym miejscu rany, tylko ma bliznę, to dobrze dla mnie. I dla niej z tego powodu, że no nic się jej tam nie wda. Tak więc zobaczymy, jak sobie ogarnię ten temat sama. No dobrze, teraz widzicie akwarium sypialniane. Po grubych, grubych obcinkach w końcu się zdecydowałem i wykarczowałem tutaj te szuwary, które tu były. Długo się od tego zbierałem, no ale w końcu gra gitara. Powiem wam, było tego tutaj sporo. Około, no jedno wiaderko, to które podmieniam wodę, to jest 10 litrów, było pełne tego, co poszło do wsadzenia do głównego zbiornika, gdyż te rośliny tam trafiły, a reszta poszła do na kompostownik do wywalenia. Tak więc nie zużyłem wszystkiego, nie chciałem tam upychać tego na siłę jakoś. Tutaj mi już jest 2 dni po obcince i powiem wam, że już zaczyna to odrastać. Zostały te pnącza, badyle, z których to wszystko wyrasta, także niebawem się to znowu zagęści. Odsłoniły się też małe rybki, które tutaj są. Pływają sobie swobodnie między tymi większymi. Nic się tutaj takiego specjalnego nie dzieje. Pomimo iż w końcu udało mi się wyjechać do naszej ukochanej ojczyzny, 4 dni mnie nie było. I powiem wam, że ryby były bez dokarmiania w każdym ze zbiorników. Kostka,
to, jak i główny zbiornik. Troszkę się wahałem nad zamontowaniem karmnika w głównym zbiorniku, ponieważ tam takowe posiadam, ale stwierdziłem, że no jak w wojsku, chillowo, a jednakowo, więc jak ci nie dostaną, no to i tamci też nie dostaną i nikt nie dostał. Wszyscy przeżyli, także jestem z tego powodu zadowolony. I powiem wam, że co tutaj mi się wydaje, że ewentualnie jak coś zniknęło, to może kilka małych sztuk, o których nawet nie miałem pojęcia, chociaż wątpię w to, bo pływałem sobie tutaj swobodnie, jak widzicie te maluchy. To są i mieczyki, i molinezje. Dużą zaletą na pewno tego zbiornika było to, że był zarośnięty i ryby sobie mogły podskubać roślinki, tak więc czy glony, które tam się mogły na nich znajdować. Tak więc na pewno sobie w ten sposób dały radę. W głównym zbiorniczku również zauważyłem, że na przykład odżarły mi liścia od lotosa, który został praktycznie podziurawiony w sito. No, pływało im więcej niż zwykle roślin przed tygodniową podmianką. Jak mam podmiankę, przedtygodniową podmianką, miałem dużo. Zawsze mam dużo mniej roślin pływających, takich już gdzieś wyrwanych, zgnitych, niż było po tej czterodniowej przerwie, więc ryby radziły sobie jedząc te roślinki. Tak więc fajnie, że się przydają jednak roślinki w akwarystyce. Żywe, nie plastiki. Tak wiecie, no fajnie, fajnie, że dało sobie radę. Jedyne co zauważyłem, to tam tylko te akarki z maroni, że były troszeczkę chudsze, ale też sobie dały radę. Nic tam nie padło, nic nie padło nigdzie. Wręcz bałem się o tą samicę tego głupika, że może mi padnie i będzie tam te 4 dni taka rozkładająca i zniszczy mi tam tą biologię, zatruje te ryby. Ale pomyślałem o tym za późno, a na moje szczęście wyszło, że przeżyła i żyje do dziś. Cóż więcej wam chciałem powiedzieć? No, byłem tam w sklepach zoologicznych, ale to nie jest moje rodzinne miasto. Byłem u mojej kobiety w mieście, to jest Goleniów, niedaleko Szczecina. No, odwiedziłem tam 3 sklepy. Jeden to był market, tak więc rybek tam nie było. No i 2 z rybkami. Jeden to po prostu był, no, masakra, kobieta, starsza pani sprzedająca. Rybki, jakie tam miała, no to no nie urzekły mnie te akwaria. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem mniejsze akwaria w sklepach zoologicznych, żeby trzymać ryby, ale okej. Jedyne, co mnie zaciekawiło, to w 2 sklepach były takie danio, teraz są różowe, żółte, niebieskie, to są jakieś farbowane sztucznie. Sobie tylko pomyślałem, dlaczego ci ludzie są zdolni, żeby ktoś mógł kupić rybkę. Po 7 zł były te dania. Znaczy, nie kusiło mnie, żeby ich kupić, tylko po prostu to taka ciekawostka dla mnie była, że tutaj takich nie widziałem w Niemczech. Widziałem też pielęgnice, które mi chodzą po głowie, ale były zbyt wielkie. To już widziałem w sklepie innym w Szczecinie, bo tak się zdarzyło, że też byłem w Szczecinie na zakupach i trafił mi się sklep w Carrefourze bodajże. Nie chciałbym przeinaczyć teraz. No, ale też ich nie wziąłem. Nie lubię tak wpaść na spontana do sklepu i cak, cak, cak biorę. I chociaż wziąłem sobie swoją pompeczkę z napowietrzeniem, filterek, ten malutki mini pad Aquela, też sobie go wziąłem, żeby te rybki u siebie jakoś tam przytrzymać. Ale no, nie przydało się mi. W razie czego miałem, ale nie przydało się i nie tym razem, to następnym. Może będę miał więcej czasu. A niebawem znowuż pojadę, tylko znowuż terminowo, ale to się dowiecie już po tym, jak wrócę. Więc cóż wam powiem, no fajnie, że to tak wytestowałem, że no zastosowałem, sytuacja mnie zmusiła, a nie chcę faktycznie nikogo dawać do podkarmiania tych ryb, jak mnie nie ma, bo już miałem coś takiego. Faktycznie ktoś może za dużo wsypać. Lepiej wsypać mniej niż więcej. Nie chcę też nikomu obciążać, nikogo przymusem przychodzenia do mnie i dokarmiania tych ryb. Tak więc dały sobie te 4 dni, to myślę, że dadzą sobie tydzień, tak samo rady. Fajnie, że nic nie padło. Nic się nie rozstrzeliło. Super.
Cieszy mnie to bardzo. No i cóż, tyle u mnie z nowości. Jak widzicie, glonajatki są, śmigają. Papa może wejdzie w tarą, bo widzę, że się znowu przemysł do swojej rurki. A niech się tam rozmnaża, niech się mu darzy. No i cóż, tyle. Komentujcie i lajkujcie. Jak ktoś na mnie trafi, również mnie subskrybujcie. Jeśli ktoś lubi takie kanały jak moje, jak mój. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć akwariści.